Gmina Deszczno położona jest w zachodniej Polsce w województwie lubuskim. Jej cały obszar mieści się w szerokiej pradolinie rzecznej. Od północy i od wschodu oblewana jest wodami rzeki Warty. Gmina Deszczno. Dziś miejsce przyjazne inwestorom, przez które przebiega droga ekspresowa S3. Jednak niegdyś przebiegał przez jej obszar ważny europejski szlak komunikacyjny, gdzie kluczową rolę odgrywała rzeka Warta. Dzięki temu posiada ona bogatą historię osadnictwa. Najważniejsze aspekty tej historii, niezwykłe w skali Polski i Europy, zaprezentujemy w tym filmie. Przedstawimy je w sposób chronologiczny, rozpoczynając od epoki lodowcowej, a kończąc na czasach współczesnych. Pojawienie się na ziemi wielkich ssaków i ich rozwój przypada na epokę lodowcową, zwaną Pleistocenem, która rozpoczęła się ponad 2,5 miliona lat temu, a zakończyła się około 12 tysięcy lat temu. Znajdujemy się w dolinie rzeki Warty, na obszarze gminy Deszczno. Niegdyś były tu tereny podmokłe, zabagnione oraz trudno dostępne. Jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu w tej części Polski zalegał skandynawski lodowiec. Był to schyłek okresu zwanego Pleistocenem lub epoką lodowcową, która trwała ponad 2,5 miliona lat. W tym czasie pojawiały się wielokrotnie okresy zlodowaceń, tak zwane glacjały, po których następowały ocieplenia, czyli interglacjały. Za koniec epoki lodowcowej uznaje się ustąpienie ostatniego zlodowacenia północnopolskiego, czyli bałtyckiego, które miało miejsce około 12 tysięcy lat temu. Epoka Pleistocenu to era wielkich ssaków, zwanych megafauną. A były to m.in. mamuty i nosorożce włochate, niedźwiedzie jaskiniowe oraz jelenie olbrzymie. W epoce tej pojawiły się również prażubry i tury. W naszej części Europy zwierzęta te charakteryzowały się szczególnie dużymi rozmiarami. Kilkanaście tysięcy lat temu wielkie ssaki zaczęły wymierać. Ustępującej megafaunie towarzyszyli ludzie, którzy są określani przez badaczy pradziejów jako zbieracze i łowcy. Skąd wiemy, że obecny teren gminy Deszczno był kiedyś ostoją wielkich ssaków, przodków współczesnego żubra i przodków bydła domowego? Otóż istnieją dowody na obecność tych niezwykłych zwierząt znalezione właśnie tutaj. Szukamy szczątków prehistorycznych zwierząt, pierwotnych gospodarzy tych ziem. Wiemy, że takie szczątki zostały znalezione na obszarze gminy Deszczno oraz na terenach bezpośrednio z nią sąsiadujących. Zdobyliśmy informację, że skamieniałe fragmenty wymarłych zwierząt znajdują się w pewnym muzeum, położonym w malowniczym miejscu na skraju lasu. Jesteśmy w sali edukacyjnej Lasów Państwowych w miejscowości Dobrojewo. Dobrojewo położone jest na granicy trzech gmin. Gminy Skwierzyna, gminy Santok oraz gminy Deszczno. Tutaj znajduje się ciekawa kolekcja przyrodnicza oraz zabytki związane z dawnym leśnictwem. Ale nas najbardziej interesują dwa prehistoryczne znaleziska. Potężny możdżeń prażubra, znaleziony na terenie gminy Santok, nieopodal granicy z gminą Deszczno. W
pradawny właściciel tego możdżenia, nazywany jest również żubrem pierwotnym lub żubrem stepowym. Pomimo, że możdżeń został znaleziony w gminie Santok, to można z całą pewnością stwierdzić, że zwierzęta te przemieszczały się po całym regionie. A więc zamieszkiwały również sąsiedni teren, obecnie należący do gminy Deszczno. Możdżeń prażubra jest naprawdę ogromny, szczególnie kiedy się go ogląda z bliska. Ten skamieniały egzemplarz waży około 5-6 kg. A oto drugi eksponat, możdżeń tura. Ten skamieniały fragment czaszki zwierzęcia został znaleziony w okolicach Borka, w gminie Deszczno. Cechuje się charakterystycznym dla turów spiralnym skręceniem oraz wygięciem w trzech płaszczyznach. W średniowieczu z rogów tura często wykonywano różne ozdoby. Spróbujmy zmierzyć możdżenie. Na początek możdżeń prażubra. Interesuje nas rozmiar maksymalny, dlatego mierzymy po krzywiźnie zewnętrznej możdżenia. 57 cm. Według naukowej literatury największy znaleziony możdżeń prażubra w Polsce liczy 60 cm. Dlatego ten, który tutaj mierzyłem, należy do największych. Zmierzyłem również możdżeń tura. Ma 58 cm długości, bez brakującego wierzchołka. Największy znaleziony w Polsce liczy 84 cm, czyli egzemplarz, który trzymam w rękach, jest średniej wielkości. Zobaczyliśmy więc możdżenie prażubra i tura. Były to jedne z największych zwierząt zamieszkujące nasz region przez wiele tysięcy lat. Możdżenie wraz z pochwą rogową z keratyny tworzyły rogi przytwierdzone do czaszki. A jak wyglądały czaszki tych zwierząt? Zobaczmy rekonstrukcję. Tak wyglądała czaszka żubra pierwotnego, do którego należał możdżeń prezentowany w Muzeum Leśnictwa w siedzibie Lasów Państwowych. Jest masywna. Mierząc odległość między wierzchołkami możdżeni, można ustalić rozstaw rogów. Największy rozstaw rogów żubra pierwotnego, którego czaszka znajduje się w polskich zbiorach, wynosi aż 137 cm. Literatura fachowa podaje, że byki żubra pierwotnego cechowały się dużą zmiennością wielkości rogów, a rogi miały znacznie większe niż współczesne żubry. Czaszka tura ma wyraźnie inny kształt niż czaszka prażubra. Jest wąska i długa, a możdżenie są lekko spiralnie skręcone. W przypadku tego gatunku, podobnie jak u żubra pierwotnego, długość rogów była często różna u poszczególnych samców. Pomimo, że tur był nieco mniejszy od żubra pierwotnego, to jednak zazwyczaj posiadał dłuższe rogi. Mamy już pewność, że w prehistorycznych czasach na terenach obecnie należących do gminy Deszczno żyły wielkie prażubry i tury. Widzieliśmy ich skamieniałe szczątki. Teraz poszukamy więcej informacji o nich. Tym razem jedziemy do Poznania, aby spotkać się z naukowcem, który opowie nam, jak te zwierzęta wyglądały i w jakim środowisku żyły. Właśnie wchodzę do Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuje dr Jan Śmiłowski. Zamierzam się z nim spotkać i zadać mu kilka pytań.
Panie doktorze, chcieliśmy się dowiedzieć, jakie gatunki wielkich ssaków zamieszkiwały północno-wschodnią Europę kilkanaście tysięcy lat temu i wcześniej, czyli w epoce Pleistocenu. Interesują nas przede wszystkim wymarłe zwierzęta z rodziny jeleniowatych oraz wołowatych, które niegdyś zamieszkiwały ziemię lubuską, na przykład gminę Deszczno, czyli miejscowość położoną w pradolinie toruńsko-eberswaldzkiej. Tur. 1627 rok, Puszcza Jaktorowska. Mimo ochrony, mimo dekretów królewskich, ostatnia krowa pada, zdycha ze starości w Jaktorowie. I dzisiaj zadajemy sobie pytanie, jakim zwierzęciem był tur? Ono był majestatycznym, dużym. Na pewno tona, byki oczywiście, był dymorfizm płciowy, wspaniałe lirowate rogi. Pytanie, czy był leśny, czy był polny, to jest sprawa otwarta. Na pewno było to dzikie zwierzę, które myśmy uznawali, że było protoplastą bydła domowego. Najbardziej znanym wizerunkiem tura jest rysunek z XIX wieku, którego autorem jest Charles Hamilton Smith. Oficer brytyjskiego wojska, artysta i przyrodnik. Skopiował on sylwetkę zwierzęcia z oryginalnej ryciny, pochodzącej z XVI wieku. Nasuwa się pytanie, jak tur mógł wyglądać naprawdę? Wykonaliśmy rekonstrukcję na podstawie szczegółowych opisów zwierzęcia oraz analizy zdjęć jego szkieletów. Dojrzały byk tura uzyskiwał czarną barwę w wieku 6 lub 7 lat. Był potężny. Osobniki żyjące w Europie Środkowej osiągały największe rozmiary. Wysokość mierzona w kłębie przekraczała 180 cm. Ciężar ciała dochodził do 1000 kg. Niektóre źródła podają, że tur dorastał nawet do wysokości 190 cm w kłębie. Prawdziwą potęgę byka tura widać dopiero w porównaniu z dorosłym człowiekiem. U turów występował wyraźny dymorfizm płciowy, czyli różnica między samcem a samicą. Ten dymorfizm płciowy się zaznacza w dwóch aspektach. Przede wszystkim rogi, to są pustoroste, potężne samiec lirowate i drugie to wielkość. Wiadomo, że samiec jest zawsze większy, osiąga maksymalne biomasę, u nas u żubra do 1000 kg, u tura też 1000 kg, u dzikiego jaka też 1000 kg. Natomiast krowa u akurat tura była jaśniejsza. Te rysunki naskalne, które się zachowały, pokazują, że on był ciemniejszy, był szaro, grafitowo-czarny w różnych partiach swojego korpusu. Natomiast to, co nam się udało tworzyć, to co głównie dr Łukaszewicz wydał taką monografię o turze, twierdził, że krowa była na pewno mniejsza, brązowo-brunatnawa, ale ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nigdy nie widziałem skóry tura. Porównanie samca tura do byka bydła domowego hodowanego współcześnie, ukazuje wyraźną różnicę w wielkości i budowie ciała. Tur był znacznie wyższy, posiadał większą głowę i potężne rogi. W bliskim sąsiedztwie tura żył żubr pierwotny, nazywany prażubrem. Oto rekonstrukcja jego wizerunku. Był nieco większy i cięższy od tura. Jego masa osiągała 1200 kg, a wysokość w kłębie przekraczała 2 metry. Prażubr Bizon priscus. Bardzo dobre pytanie, czy on jest protoplastą żubra. Domniemam, że gdyby mocno popracować na temat bizon priscus, tego jeszcze nie wiemy, dał początek współczesnym żubrom. Podobnie jak w przypadku tura, majestat i potęgę żubra pierwotnego widać w porównaniu z dorosłym człowiekiem. Ciekawie wypada porównanie żubra współczesnego z jego protoplastą, żubrem pierwotnym. Największe żyjące obecnie żubry osiągają wysokość 180 cm w kłębie, przy maksymalnej masie ciała około 900 kg.
Natomiast żubr pierwotny według literatury naukowej był o 10% większy. Jego rogi znacznie przewyższały wielkością rogi współczesnych żubrów. Niezwykle ciekawych rewelacji dostarczyły wyniki badań genetycznych przeprowadzonych na żubrach europejskich w 2016 roku. Otóż stwierdzono, że żubr współczesny jest prawdopodobnie potomkiem krzyżówek powstałych w wyniku hybrydyzacji pomiędzy żubrem pierwotnym i turem. W obecnie żyjących żubrach wykryto około 10% materiału genetycznego tura. Mnie fascynowały mamuty, ale Państwo doskonale wiecie, że na mamuta polował Neandertalczyk. Jak on to robił? Nikt nie wie, dlatego że to był potężny krewniak słonia, ale w tym czasie były tygrysy szablastozębne, były niedźwiedzie jaskiniowe i był oczywiście wspaniały jeleń olbrzymi. To był gatunek, który bezpowrotnie wyginął w przyrodzie. Nie mamy do końca teorii dlaczego, ale znajdujemy wykopaliska. Ja tu w naszym muzeum mamy wspaniały dar prezydenta Mościckiego, pochodzący z Irlandii, z okolicach Dublina. Prezydent Mościcki był honorowym doktorem Uniwersytetu Poznańskiego Wydziału Rolniczo-Leśnego i w ramach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które było taką wszechnicą za czasów pruckich, uznał, że przyjeżdżając do Poznania, podarował nam ten wspaniały okaz. Szczątki jelenia olbrzymiego znajdowane są na terenie całej Polski. Ilustracja przedstawia wykonaną przez nas rekonstrukcję wizerunku zwierzęcia. Gatunek ten był jednym z największych jeleniowatych zamieszkujących kiedykolwiek ziemię. Osiągał wysokość ponad 2 metry w kłębie i wagę dochodzącą do 600 kg. Najbardziej imponującą cechą było jego poroże o rozpiętości blisko 4 metrów i wadze 40 kg. Jelenie olbrzymie wraz z turami i żubrami pierwotnymi żyły na terenie Europy Środkowej jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu. Znalezienie szczątków jelenia olbrzymiego na obszarze gminy Deszczno wydaje się być tylko kwestią czasu.